Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Pierwsze drukarki laserowe były bardzo drogie. Drukarki igłowe zaś dużo tańsze, jednakże jakością wydruku nawet nie zbliżały się do lasera. Producenci postanowili jednak zaczerpnąć z potencjału igieł, budując drukarki 24-igłowe. Czy udało się w ten sposób choć trochę zbliżyć do laserowych wydruków? To już trzecia drukarka, która występuje w towarach. W drukarkach, zwłaszcza igłowych, jest coś fascynującego, bowiem należą do tych nielicznych urządzeń, które świat cyfrowy zamieniają w ludzki, w prastare znaki na papierze znanym od setek lat. Jednak dzisiejszy bohater różni się nieco. Nie jest to model najprostszy, dający minimum czytelności, a próba stworzenia w tej technologii urządzenia drukującego w jakości przyzwoitej, konkurencyjnej wobec ówcześnie bardzo drogich drukarek laserowych i drogich w eksploatacji, atramentowych. Równocześnie drukarka ta posiada zalety igłówek, a więc tani druk, akceptację tzw. składanki i możliwość tworzenia kilku kopii naraz. Stopień komplikacji spowodował jednak, że drukarka ta była znacząco droższa od swoich prostszych braci. Czy różnica jakości wydruków warta była dopłacenia owych pieniędzy? Zacznijmy od tego, że dzisiejszy bohater wiele w życiu przeszedł. Drukarka ta pracowała w pewnym biurze księgowym i trafiła tam przypadkowo w ramach jakichś rozliczeń, ale została doceniona za szybkość, stając się główną drukarką obsługującą dwa komputery. Ćwierć wieku rysowania różnych pitów i podań odcisnęło piętno na głowicy i mechanice ogólnej. Dlatego musimy być tolerancyjni dla tego, co dziś ujrzymy na wydrukach. Z tego też względu poświęciłem urządzeniu cały dzień, rozkręcając go do ostatniej śrubki i serwując mu porządny prysznic. Jakość wydruków od tego nie wzrosła, ale kultura pracy już tak. Panasonic KXP2130 jest drukarką 24-igłową z możliwością pracy z kolorową taśmą barwiącą, zaprojektowaną na początku lat 90. Kiedy dokładnie, trudno powiedzieć. Instrukcja została zredagowana w roku 94, ale nie jest powiedziane, że jest to wersja pierwsza. O tym, jak działa drukarka igłowa, mówiłem we wspomnianych filmach. Przypomnę tylko, że sercem drukarki jest poruszająca się nad papierem głowica, z której w ścisłej synchronizacji wyskakują igły uderzające w tenże, nawinięty na wałku, przez czerniącą taśmę. Jeśli wszystko pracuje jak należy, wzory złożone z takich śladów składają się w litery bądź obrazy. Problem polega na tym, że ogólna jakość zapewnia czytelność, ale do poziomu książki daleko jej. Istnieją różne metody, by tych 9 igieł, bo tyle standardowo ich było, dawało jakość lepszą kosztem szybkości. Wciąż jednak było marnie. Marność ta była ściśle związana z wymiarami zarówno sporych punktów po uderzeniach igieł, jak i z precyzją i kondycją mechaniki. Nie zmieniając idei, wystarczyło tylko wykonać wszystko dokładniej. I teoretycznie można było takiej drukarce ustawić poprzeczkę tolerancji trzykrotnie mniejszą, lecz w takim wypadku jeden wiersz drukowałby się w trzech przejściach albo w sześciu w druku najwyższej jakości, bo chcąc zmniejszyć rozmiar igieł, musielibyśmy składać każdy wiersz z trzech części. To było niedopuszczalne, dlatego igieł musiało być więcej, tak by dawały radę wydrukować cały wiersz naraz. Zatem przy trzykrotnym, no prawie, zagęszczeniu
z 9 igieł robiły się 24. Dlaczego nie 27? Tak po prostu przyjęto. W toku badań wyszło, że drukarka 24-igłowa da jakość praktycznie wydawniczą. I na taki standard postawiono. Lecz tutaj pojawił się nowy problem. Upchnąć w półcentymetrowym rządku 24 igły okazało się tak trudnym zadaniem, że postanowiono tutaj podzielić szereg na dwa. Do tego jeszcze wygięte włóki. Z tego powodu algorytm drukowania musiał brać poprawkę na opóźnienia dla każdej z igieł inne i zależne od szybkości przesuwania się głowicy oraz kierunku. Na szczęście te komplikacje dotyczyły tylko oprogramowania. Faktem jest, że 24 na początku lat 90. uchodziły za szczyt precyzji i tylko nieliczni producenci drukarek mieli je w ofercie. Niejako przy okazji wzrosła szybkość drukowania. Gdy dziewiątki, chcąc drukować w najwyższej jakości, musiały dwukrotnie stawiać każdy wiersz, 24 wystarczyło jedno przejście. Pojawił się także kolejny problem. O ile drukarki proste i tak stawiały kulfony bez względu na kondycję, tutaj wymagana była wysoka precyzja mechaniki odpowiedzialnej za przesuw głowicy i wałka. Drukarka po przejściach już tej precyzji nie zapewniała w stopniu zadowalającym i cały zysk z zagęszczenia druku niweczyło niedokładne trafianie igieł. W końcu sama głowica, jak każda, także się zużywała. Tutaj mamy klasyczny przykład urządzenia całkowicie wyeksploatowanego. Najczęściej pracujące igły środkowe są już starte, zewnętrzne natomiast biją nadal mocno. O ile w tekście tak tego nie widać, próby wydruku grafik cierpią na tzw. efekt liniuszka, widoczne poziome linie. W zasadzie tego nie sposób było do końca wyeliminować nawet w przypadku fabrycznie nowych egzemplarzy. I zawsze było widać lekkie poziome smugi. No dobrze, skoro jesteśmy już tutaj, rzućmy okiem na to, jak system poradził sobie z wydrukiem zdjęcia. Wsparcie drukarki zakończyło się na etapie Windowsa 2000, ale sterowniki te akceptuje także system XP. Będziemy informowani, nader optymistycznie, o gęstości aż 360 dpi, i to zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pierwsza próba wyszła marnie, za sprawą już dość wyleniałej taśmy. Zastosowałem tutaj patent z kalką i wydruk stał się lepszy. Kalka jednak wpływa na obniżenie rozdzielczości rzeczywistej, tej zresztą wizualnie daleko do wspomnianych 360 dpi. Zmiana algorytmu rastra zmieniła tonalność, wydaje mi się na gorsze. No cóż, nie jest to zdecydowanie alternatywa wobec drukarki laserowej. Aczkolwiek wydruki grafik wyglądają lepiej niż w przypadku użycia 9-igłówki. Nieco lepiej jest w przypadku wydruków tekstów. A ponieważ takie techniczne opowieści na dłuższą metę mogą nużyć, postanowiłem zrobić chwilę przerwy. Wydrukujemy sobie bajeczkę o pewnym znanym mieście i historycznym wydarzeniu. Wszystkie kroje są pokładowymi krojami drukarki i niestety są pozbawione polskich znaków, bowiem pamięć tego egzemplarza ich nie zawiera. Zatem zapraszam na chwilę przerwy od śrubek i bajtów. Dawno, dawno temu w pewnym nieszczególnym grodzie żyło dwóch braci, Pracosław i Lenisław. Prowadzili oni odziedziczone jeszcze po dziadku wałorobie przedsiębiorstwo budowlane w udziałach 50% każdy. Mieszkańcy grodu, korzystając z chwilowej koniunktury na rynkach dóbr jakości wątpliwej, postanowili zbudować sobie obiekt zazdrości w postaci budowli dwuwieżowej. Przetarg, jak było ustalone, wygrał podmiot prowadzony przez obu braci, i po uchwaleniu kontrybucji od parzystych jaj i piątek od chleba zaczęto planować. Pracosław był odpowiedzialny za lewą wieżę, która rosła w iście rekordowym tempie z opóźnieniem jedynie czteroletnim.
Lenisław natomiast, mając pieczę nad budową wieży prawej, pechowo zamroził środki bieżące w nomen omen bałwanach, mających uświetnić w ramach wydatków reprezentacyjnych grodu 10 kolejnych sezonów świątecznych, które okazały się być wyjątkowo łagodne i deszczowe. Po 24 latach od planowanej daty oddania inwestycji w trybie eksploatacji warunkowej, uświetniając inaugurację ponadmięzygrodowego turnieju rzutu kurą, oficjalnie obiekt oddano, nakrywając wieżę prawą tymczasowo blachą trapezową produkowaną przez FHU Rdzawek z Ryszard Rdzawy Mogiła 2 w ramach sponsoringu. Tymczasowe zabezpieczenie warunkowo oddanego obiektu okazało się nadzwyczaj trwałe. A na pamiątkę tamtego wydarzenia hejnalista co godzinę wygrywa pieśń turniejową, skomponowaną przez artystę grodowego Wiesława Miodoucha. Podobno pieśń ta nie została skończona, jako że spółka pana Wiesława była zaangażowana w produkcję koszy do rzutu kurą, a podwykonawca, Wacław Trąba, student drugiego roku Akademii Radości, okazał się mieć problemy z nadużywaniem bitej śmietany. Sponsorzy bajeczki. Nasza Szkapa. Niskoemisyjne konie napędowe Euro 5. Śladowa emisja gazów. Umiarkowane zużycie owsa. Lumpex Fetor. Dla Ciebie i Twojej biednej rodziny. Wypożyczalnia butów Bosak. Zapraszamy serdecznie. Drugi but gratis. Ryszard Rdzawy Rdzaweks. Twój deszcz, mój dach. I znowu wydruk przez kalkę jest lepszy, ale też mniej subtelny. Kroje drukarkowe są bardzo dobre, lecz niestety nieproporcjonalne. Wydruk z systemu Windows już takich ograniczeń nie ma, ale brak mu precyzji. Niewątpliwie przeszkadza w tym marny stan samej drukarki. Rzućmy teraz na nią okiem. A zaczniemy od taśmy. Siedzi sobie ona w takiej kasecie, jest zapętlona i niestety krótka. Wynika to z tego, że tutaj kaseta wędruje wraz z głowicą i musi być lekka oraz nieduża. Taśma nasączana jest na bieżąco, tuszem siedzącym w gąbce. Zatem z wysychaniem problemu nie ma. Jest za to ze zużywaniem się samej taśmy z racji niewielkiej długości, często dostającej lanie od głowicy. Jak widać, środek już właściwie pruje się w całości. Taśmy jednak wciąż można kupić, choć już chyba tylko nieoryginalne. Przyjrzyjmy się innej rzeczy. Oto wózek z głowicą, uchwytem na kasetę i mechanizmem przewijania taśmy. Po prawej stronie widać niszę i tutaj tkwi moduł wydruku kolorowego. Otóż drukarka ta ma opcjonalną możliwość wydruków w 7 kolorach, które są składane z 3 podstawowych, których dostarcza specjalna pogrubiona kaseta z 4 szeregami barw – czarnej, niebieskiej, czerwonej i żółtej. Przesuwaniem taśmy wobec głowicy zajmuje się taki moduł, który tutaj już był zamontowany. Niestety brak takiej kasety nie pozwolił mi na zabawę kolorem. Istnieje bliźniacza wersja tej drukarki z 5 w nazwie, która ów moduł miała już zamontowany fabrycznie. Wszelkie sygnały zostały doprowadzone do wózka za pomocą 2, a przy współpracy z modułem sterującym kolorem, 3 taśm o bardzo wysokiej odporności na zginanie. Ilość igieł sprawia, że sygnałów musi być dużo więcej, stąd rozbicie ich na 2 taśmy. Mechanizm nie jest tak solidny jak w drukarkach Oki na przykład, bo nie jest to drukarka do tak dużych obciążeń. Jednak mimo, wydawałoby się, delikatnej konstrukcji, całość jest wyjątkowo trwała. Oto szczegóły przewijacza taśmy. Jest on napędzany zębami stalowej listwy i przy każdej zmianie kierunku samoczynnie sprzęga się tak, by zapewniać zawsze te same obroty. W części wózka znajdziemy jeszcze taki istotny element ze sprężystej blachy wysokiej klasy, który zabezpiecza papier przed szarpaniem i brudzeniem. Jest on dość zmaltretowany, ale wciąż spełnia swoje zadanie. Drukarka może współpracować z papierem perforowanym
jak i pojedynczymi kartkami wsadzanymi solo i podawanymi z podajnika. Stąd mocno rozbudowany system podawania papieru. Za przesuwanie głowicy, jak i obrót wałka odpowiadają precyzyjne silniki krokowe, co jest standardem w drukarkach igłowych. Drukarka posiada w sumie 10 krojów dostępnych z DOS-a, z czego 5 można wybrać z panelu. Możemy tutaj także naprzemiennie wybierać źródło papieru i aktywować specjalny, cichy tryb. Wraz z wyciszeniem w postaci grubych pianek drukarka zachowywała się całkiem subtelnie, acz drukowała znacznie wolniej. Niestety po piankach zostało wspomnienie i już tak cicho nie jest. Tym razem mamy tylko port równoległy, najbardziej standardowy, jaki się spotykało. Na koniec zajrzyjmy jeszcze w elektronikę. A ta, mimo skomplikowania i epoki, w której urządzenie zostało zaprojektowane, jest bardzo zgrabna. Po prawej stronie mamy zasilacz impulsowy z bogatym blokiem filtrów przeciwzakłóceniowych. Mimo że teoretycznie dostęp do środka wymaga czynności serwisowych, zasilacz jest dodatkowo izolowany obudową z tworzywa. Płytka elektroniki jest naprawdę mała. Serce to mikrokontroler Toshiby, będący dalekim krewnym Z80, wyposażonym w liczne dodatki. Współpracuje on z pamięcią EEPROM o pojemności 256 GB, z którą procesor bez problemu rozmawia mimo 8-bitowego rdzenia, bo jego adresowanie może sięgać aż 8 MB. Siedzi tam oprogramowanie drukarki i wzory wbudowanych krojów w różnych językach. Powyżej znajdziemy skromną kostkę o pojemności 32 kB, w której mikrokontroler umieszcza swoje skarby, pozostawiając na bufor jedynie 14 kB. Trochę to mało i w celu przyspieszenia współpracy z PC-tem można dołożyć drugą kostkę, która już w całości będzie trzymać dane przychodzące z komputera. Dziwne, że nie wsadzono tutaj od razu 64 kB, ale w ten sposób producent mógł jeszcze zarobić. Pozostał tutaj jeszcze jeden mądry układ, który steruje sygnałami. Na jego temat internet milczy. Jest to układ własny Panasonica. Stąd sygnały biegną już do układów mocy, w sumie 8, z których każdy zawiera 4 wzmacniacze Darlingtona. 32 sygnały wykonawcze dzielą się między igły głowicy i uzwojenia silników krokowych. Cóż można powiedzieć na koniec? To znowu jest urządzenie zaprojektowane dobrze i perfekcyjnie zarazem. Tutaj po prostu nie ma się do czego przyczepić. Tworzywa zostały dobrane tak, że żadne z kół zębatych nie ma nawet śladów zużycia. Nawet pianki, z których znajdująca się pod klapą drukarki przepadła, nie zestarzały się, bowiem druga znajdująca się wewnątrz obudowy trzyma się dobrze. Najprawdopodobniej ktoś tę górną potraktował rozpuszczalnikiem, bo jej resztki wraz z nadtopionym tworzywem można było znaleźć wszędzie. Równocześnie drukarka ta jest przyjemna w serwisowaniu, bez ukrytych zatrzasków i tego typu niespodzianek. Niestety ta filozofia odchodzi już w zapomnienie. Drukarki 24-igłowe tak naprawdę wyznaczyły mały standard własny, nieporównywalny ani z wydrukami laserowymi, ani z tymi z prostych drukarek 9-igłowych. I co ciekawe, nisza ta istnieje do dziś, bo drukarki te są wciąż produkowane. Do widzenia.